Witam w kolejnym odcinku na moim kanale z cyklu Autokrytyk Motoryzacyjnie. Pozdrawiam wszystkich sympatyków, subskrybentów. Dzisiaj kolejny odcinek o autach używanych. Kontynuujemy ten cykl, mianowicie o Seacie Arona, czyli crossoverze z segmentu B, produkowanym od 2017 roku w Hiszpanii. Jest to pięciodrzwiowe auto, oferowane z 5-6-biegową manualną skrzynią 7-biegową DSG. Napęd na przód 413 cm długości, 178 szerokości, 155 wysokości, rozstaw osi 256 cm i bagażnik 400 litrów. Konkurent takich aut jak Renault Captur, Opel Mokka, Nissan Juke, Kia Stonic, która była omawiana niedawno, czy Peugeot 2008, który także omawiałem. Co można powiedzieć o samym aucie? Auto zaprezentowane w 2017 roku na płycie podłogowej uniwersalnej, podobnej do płyty podłogowej Volkswagena Polo, Seata Ibizy. Było oferowane w kilku wersjach wyposażenia: podstawowe, Reference, Style, FR, Excellence czy Full LED. Z kilkoma silnikami benzynowymi, jak i diesla, o których powiem za chwilę. Auto było dosyć bogato wyposażone już w standardzie. Także tak to wyglądają podstawowe dane techniczne Seata Arony. Co można powiedzieć o wnętrzu samochodu? Na pewno wnętrze jest dosyć przestronne. Tak naprawdę nie można się do niczego doczepić właściwie. Auto dodatkowo weszło też przeszło facelifting w międzyczasie. Także zmieniono układ świateł tylnych, przednich, sterzaki. Dodatkowo wnętrze także zmieniano w zeszłym roku. Także tak to wygląda. Wnętrze jest, tak jak powiedziałem, dosyć przestronne. Fotele nie brakuje miejsca zarówno na przednich fotelach, jak i z tyłu. Dosyć spory bagażnik, jak na tak mały samochód. Dosyć wyposażenie, dosyć bogate, nawet w podstawowych wersjach. Sporo aut krajowych na rynku. Także wnętrze jest dosyć solidnie zmontowane, oczywiście z plastików, powiedzmy, średniej jakości, ale pamiętajmy, że jest to segment B. Co jeszcze można powiedzieć odnośnie silników? Podstawowe silniki stanowiły silnik 1.0 TSI, który był omawiany przeze mnie także tutaj na kanale, o mocy od 95 do mocniejszej wersji 115-konnej. Kolejny silnik benzynowy to już była wersja 1.5 TSI 150-konna. Ta wersja się w okolicach 8 sekund rozpędzała do setki. Średnie spalanie to w okolicach 6-7 litrów. 1.0 TSI to nawet w okolicach 5-6. Oraz silniki diesla 1.6 TDI o mocy 95 koni. I 115-konna wersja mocniejsza. Tutaj te osiągi są w okolicach 11 sekund do setki, ale spalanie nawet w okolicach 4 litrów na trasie w mieście będzie to więcej. Wszystkie te silniki są dosyć bezawaryjne. Są to jednostki nowej generacji po 2017 roku zmodernizowane. Niestety później zostały wycofane silniki diesla. Zostały tylko same benzyniaki. Zarówno 1.0 TSI, jak i 1.5 nie mają jakichś wad specjalnych. Dodatkowo możemy wybrać auto z automatyczną skrzynią DSG 7-biegową. Także tutaj na pewno jest to dosyć ciekawy wybór. Małe spalanie, dosyć dobre osiągi, elastyczność to wyróżnia na pewno silniki tutaj koncernu Volkswagen. Co do wad,
Arony. No na pewno ceny nie są tanie tego tych samochodów. Zresztą crossovery zaczęły być modne już od kilku lat. Niektórzy narzekają, że silniki, szczególnie te najsłabsze, nie są, mają przeciętną dynamikę. Także tu każdy musi wybrać, przejechać się takim autem. Wnętrze niektórzy narzekają także na dosyć twarde plastiki. Na pewno zalet jest sylwetka tego samochodu, która się wyróżnia na tle konkurencji czy na drogach. Dosyć bogate wyposażenie w najtańszych wersjach, powiedzmy. No i przede wszystkim przestronność wnętrza i bagażnika. Także tutaj nie powinniśmy na to narzekać. Co do usterek. Usterek raczej w tych jakichś powtarzających się usterek problemów z autem nie ma. Na pewno warto zwrócić. Czasami są problemy z hamulcem ręcznym w autach z początkowych latach produkcji, jak i z drobnymi usterkami elektroniki, systemu multimedialnego. Także tutaj te samochody są dosyć młode, ale już niektóre mają przebiegi znaczne. Co do cen tutaj Seata Arony, no niestety tutaj ceny nie są tanie tak naprawdę, bo już nawet najdroższe egzemplarze to kwoty grubo w okolicy powyżej 60, nawet 70 tysięcy. Tak naprawdę najmłodsze egzemplarze to ceny także przekraczające nawet 80 tysięcy. Tutaj zrobiło też tak naprawdę podwyżki cen samych samochodów używanych, także na pewno nie należy to do tanich samochodów. Zresztą crossovery, większość crossoverów, te ceny dosyć dobrze są utrzymywane. Także samochód ogólnie warty polecenia ze sprawdzoną technologią, z poprawionymi silnikami TSI benzynowymi. Każdy znajdzie coś dla siebie, zarówno 1.0 TSI, jak i 1.6 diesel. Dosyć dobra dynamika, małe spalanie. Jak ktoś szuka lepszych osiągów, to silnik 1.5 TSI ze skrzynią DSG będzie na pewno też dobrym wyborem. Przyspieszenie w okolicach 8 sekund to myślę, że zadowoli większość użytkowników takich samochodów. Także to by było na tyle odnośnie Seata Arony, przedstawiciela crossoverów segmentu B. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam. Do usłyszenia, do następnego odcinka.